Piłka nożna od ponad 100 lat buduje swoją pozycję na świecie. Na dobre wpisała się w krajobraz kulturowy wielu narodów. Z kolei pieniądze, które jej towarzyszą, powodują, że jest areną rywalizacji o wpływy podobną do tej, którą znamy z prawideł geopolitycznych. Zaczynające się właśnie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to dobry moment, by przyjrzeć się futbolowi od nieco innej strony. Zapraszam na raport lat 20. Partnerem odcinka jest NordVPN. Sieć cybernetyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się domen rywalizacji między konkurującymi mocarstwami we współczesnym świecie. Jednak walka toczy się również na poziomie jednostkowym. O prywatność moją czy twoją. VPN pomoże ci zatrzeć swój cyfrowy ślad w internecie, a NordVPN oferuje najlepszy stosunek ceny do jakości usługi na rynku. Wykupując NordVPN z linka w opisie, wspierasz rozwój Good Times, Bad Times. Gra o wpływy. Piłka nożna jest zdecydowanie najpopularniejszym sportem na świecie. Ponad połowa ludzi, czyli jakieś 4 miliardy osób, śledzi, gra i wykazuje zainteresowanie piłką nożną. Taka masa krytyczna przekłada się na pieniądze, które towarzyszą futbolowi. Za tym idą wpływy i interesy. Zasoby, które krążą wokół piłki nożnej, sprawiają, że często przestaje to być jedynie gra o zwycięstwo na boisku. Klonnika futbola i lepszej futbolnej zbornej planety. Ale także zaciekła gra o wpływy na poziomie ponadnarodowym. Raport Sports Global Market Opportunities and Strategies informuje, że sektor sportów widowiskowych generuje globalnie około 250 miliardów dolarów rocznie. Za 43% tej kwoty odpowiada piłka nożna, co znaczyłoby, że PKB futbolu, jeśli przypisalibyśmy mu charakterystykę podmiotu państwowego, wynosiłoby jakieś 107 miliardów dolarów. Czyli mniej więcej tyle, ile wynosi PKB Ekwadoru, a więcej od PKB Słowacji czy Etiopii. Przy podziale geograficznym zdecydowanie dominuje Europa. Przed pandemią cały rynek piłkarski w Europie wyceniany był przez firmę Deloitte na około 30 miliardów dolarów. To nie dziwi. Każdego roku media donoszą o sprzedaży praw telewizyjnych, zawierane kontrakty opiewają na miliardy dolarów, a kwoty przeznaczone na piłkarzy często wystarczyłyby na zbudowanie stadionu. Pieniądze to jeden z najczęstszych motywów rywalizacji o władzę i sprawczość. Nie inaczej jest w piłce. Klasyczny przykład znanej z geopolitycznego kanonu rywalizacji o wpływy mieliśmy niedawno, kiedy to 12 czołowych klubów europejskich urządziło swoisty zamach stanu na panujący status quo. Pucz nazwano Superligą. Jednak zaczynając od początku. Nadrzędna globalna organizacja piłkarska, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA, zrzesza 6 organizacji regionalnych wedle klucza geograficznego. W Europie podległa jest jej UEFA, która zrzesza 55 federacji narodowych. UEFA organizuje zaczynające się właśnie Mistrzostwa Europy, a także europejskie rozgrywki klubowe na czele z Ligą Mistrzów. Lukratywne lata, podczas których zrzeszone w UEFA największe kluby piłkarskie Europy agregowały coraz więcej kapitału, doprowadziły do momentu, w którym wiele z nich wycenianych jest teraz na miliardy dolarów. FIFA czy UEFA sama w sobie nie posiada żadnych zasobów, zatem jest wprost uzależniona od piłkarzy, klubów i federacji w niej zrzeszonych. W końcu właściciele 12 czołowych klubów w Europie zadali sobie pytanie, czy naprawdę potrzebujemy pośrednika do rozgrywania meczów? A takim pośrednikiem w istocie jest UEFA. W efekcie 12 klubów zorganizowało przewrót, proponując alternatywne rozgrywki poza jurysdykcją UEFA. Superliga miała mieć format przypominający rozgrywki w Stanach, MLS czy NBA. Czyli format wewnętrznej ligi dla wybranych, gdzie nie ma spadków. Jednak projekt okazał się sztandarowym przykładem błędnego odczytania balansu sił przez włodarzy klubów. Po jednej stronie mieliśmy 12 bardzo dużych i bogatych klubów, które chciały się zamknąć w hermetycznej lidze, by generować jeszcze więcej przychodów. Po drugiej, tysiące pozostałych klubów i ich kibiców, lata tradycji oraz fundamentalną zasadę dla wszystkich kibiców piłki na świecie, czyli zachowanie spadków i awansów. I'm disgusted, absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool, they pretend they own, you'll never walk alone, the people's club, the fans' club. Manchester United, 100 years, born out of workers around here. And they're breaking away into a league without competition that they can't be relegated from. It's an absolute disgrace. Doszło do sytuacji, w której przeciwko klubom założycielom Superligi byli nawet ich właśnie kibice. UEFA również zapowiedziała surowe sankcje, włącznie z wyrzuceniem klubów i ich piłkarzy ze wszelkich rozgrywek. I cannot stress more strongly at this moment
UEFA and the footballing world stand united against the disgraceful, self-serving proposal we have seen in the last 24 hours from a select few clubs in Europe that are fueled purely by greed above all else. O powadze sytuacji świadczył również fakt, iż głosu w tej sprawie udzielili czołowi europejscy politycy, tacy jak brytyjski premier Boris Johnson czy prezydent Francji Emmanuel Macron. Skończyło się na tym, że Superliga upadła szybciej niż powstała. Jednak widmo rozłamu zajrzało w oczy urzędnikom FIFA i UEFA, a gdyby pomysł Superligi nie był aż tak niedorzeczny i obejmowałby więcej klubów, pierwsza w historii futbolowa schizma mogłaby się stać rzeczywistością. Nie jest to całkiem wykluczone, bowiem władza, jaką posiada FIFA i UEFA, jest potężna, co może stać się obiektem rywalizacji w przyszłości. FIFA przez lata działania poszerzała swoje strefy wpływu. Ma więcej członków niż Organizacja Narodów Zjednoczonych, a w jej ramach istnieją federacje takie jak Hongkong, Macau czy Tajwan, które nie są członkami ONZ. Sprawa wygląda tak samo z Palestyną, uznawaną przez FIFA, a nie przez ONZ. Przez futbol narody próbują deklarować swoją tożsamość i przypomnieć światu o swoich aspiracjach niepodległościowych. W efekcie często pierwszym krokiem narodów dążących do niepodległości jest uzyskanie członkostwa FIFA. Jednak futbol to też hard politics. Gospodarz Pucharu Świata, którego wybiera FIFA, musi się mocno postarać, by otrzymać możliwość organizacji turnieju. Kraj organizator musi zagwarantować wielkie stadiony, które wygenerują odpowiednie wpływy. Ponadto dochodzą do tego ustępstwa marketingowe i podatkowe dla FIFA, zapewnione przez gospodarza. Dlatego też obecnie możliwość organizacji zarezerwowana jest w praktyce dla największych lub najbogatszych krajów świata. Mimo tego, Mundial od lat stanowi marzenie wielu narodów i ich przywódców, co włącza FIFA w wir geopolitycznej gry. Puchar Świata od samego początku istnienia prezentował się jako idealne narzędzie soft power. Jego gospodarz, skupiając uwagę całego świata, może przekazać swoją wiadomość. W Urugwaju w 1930 roku świętowano setną rocznicę odzyskania niepodległości. We Włoszech w 1934 oraz w Argentynie w 1978 było to okno wystawowe dla autorytarnych reżimów. Mundial 1994 roku w Stanach Zjednoczonych służył kolonizacji Ameryki przez futbol. Puchar Świata w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku był pierwszym turniejem zorganizowanym w Azji, w dodatku przez niegdyś dwóch zajadłych wrogów. Z kolei rosyjski Mundial 2018 roku to ocieplanie zszarganego międzynarodowego wizerunku Rosji. Co ciekawe, turniej ten razem z planowanym na 2022 rok Pucharem Świata w Katarze mógł zostać przyznany przez skorumpowanych w tym celu urzędników FIFA. Na to dowody ma mieć amerykański Departament Sprawiedliwości. Nie byłaby to w piłce nowość, ponieważ kilka lat wcześniej, w związku z zarzutami korupcyjnymi, stanowiska stracili ówcześni szefowie FIFA i UEFA Sepp Blatter i Michel Platini. Futbolowa potęga przyszłości. Przyjmuje się, że piłka nożna powstała w Wielkiej Brytanii. O ile takie stwierdzenie można podważyć, bowiem w podobne gry grano w innych częściach świata, to Brytyjczykom na pewno przypada olbrzymia zasługa w tym, że futbol stał się globalny. W praktyce światowa popularność piłki nożnej jest po części funkcją brytyjskiego imperializmu XIX i XX wieku i jego morskiej potęgi. Jednak, co interesujące, prawdopodobnie była również jednym z czynników jej upadku. W wielu brytyjskich koloniach sport służył ludowi kolonizowanemu do opierania się brytyjskim rządom. Sport używany był często przez kolonizatorów do wzmacniania poczucia dyscypliny i ciężkiej pracy, jednak przede wszystkim miał pomóc kontrolować miejscową ludność. Jednak ta dyscyplina w praktyce była potem często używana przeciwko kolonizatorowi. Ekspansja futbolu dotknęła głównie Amerykę Łacińską i Afrykę, a mniej widoczna była w Azji Wschodniej i w dwóch gigantach – Chinach i Indiach. Odizolowane od świata Chiny, pierwszą profesjonalną ligę założyły dopiero w 1994 roku. Od tego czasu zainteresowanie piłką w Chinach stopniowo rosło, a w chińskiej piłce pojawiały się coraz większe pieniądze. Wynikało to z faktu, że komunistyczna partia Chin, dostrzegając potencjał piłki nożnej jako narzędzia soft power, przychylnie patrzyła na firmy i ludzi inwestujących duże środki w kluby Chinese Super League i kluby europejskie. Tym bardziej, że powszechnie wiadomo, że prezydent Xi Jinping jest fanem piłki nożnej. Coraz większe pieniądze w chińskiej piłce przyciągały pojedyncze światowe gwiazdy, a europejskie kluby, dostrzegając niewykorzystany potencjał państwa środka, zaczęły jeździć na tournée po Chinach.
W 2014 roku kluby Chinese Super League łącznie wydały na transfery kwotę, która ustępowała jedynie wydatkom klubów angielskiej Premier League. Co ciekawe, często te transakcje nie miały dużo wspólnego z racjonalnością, czego dobrym przykładem jest transfer 33-letniego Carlosa Teveza z Boca Juniors do Shanghai SIPG. Transfer opiewał na 71 milionów funtów, a sam Tevez za sezon kasował ponad 30 milionów funtów. Niemniej finalnie Chińczycy w swoim stylu podeszli do tematu. W 2016 roku ogłosili, że planują zostać światową potęgą futbolu do 2050 roku. Plan zaprezentowany przez Chińską Federację Piłkarską podchodził do problemu w konkretach. 50 milionów dzieci i dorosłych grających w piłkę do 2020 roku. 20 tysięcy szkółek piłkarskich i 70 tysięcy boisk również do 2020 roku. W 2030 roku Chiny mają mieć jedną z najlepszych reprezentacji w Azji, a w 2050 roku być futbolowym potentatem. Ciężko zweryfikować, jak Chińczykom idzie wypełnianie planów infrastrukturalnych i społecznych, jednak ranking FIFA pozostaje bezwzględny. Reprezentacja Chin w piłkę nożną od lat stabilnie okupuje miejsce w 8. dziesiątce rankingu koło takich reprezentacji jak Panama czy Syria. Wojna zastępcza. Zaczynające się właśnie Mistrzostwa Europy w piłkę nożną po raz kolejny wyzwolą na starym kontynencie falę emocji. Dla krajów europejskich z ich wielowiekowymi konfliktami i konfrontacjami jest to często pole bitwy, na którym ujawniają się ukryte ambicje geopolityczne, fobie, sympatie i antypatie. Bywa, że piłka nożna jest postrzegana jako metafora wojny, w której narody o różnych ideałach atakują się nawzajem na polu bitwy przy wsparciu wypełnionych fanatyzmem tłumów. Podczas meczu możemy zaobserwować cały szereg rytuałów wojennych. Machanie flagami, przybieranie barw, śpiewanie hymnów i przyśpiewek. Sam język sportu garściami czerpie ze sfery militarnej. Przed każdym meczem należy ustalić taktykę tudzież strategię. Uderzenie na bramkę to często bomba lub pocisk. Snajper oddaje strzał. Drużyna bierze odbyt za porażkę itd. Swoją drogą sam fakt, że określenia atak i obrona obecnie bardziej kojarzą nam się ze sportem niż z działaniami wojennymi, świadczy o stabilności współczesnych czasów. Piłka nożna i jej kultura często są także wyznacznikami tożsamości geopolitycznej, religijnej i narodowej. Dlatego baskijski klub Athletic Bilbao w Hiszpanii przyjmuje tylko baskijskich piłkarzy. Konfrontacja madryckiego Realu z FC Barceloną jest przedłużeniem konfrontacji między stolicą a separatystyczną Katalonią. Celtic Club w Glasgow jest wspierany głównie przez rzymskokatolicką część miasta, podczas gdy jego główny rywal, Glasgow Rangers, jest wspierany przez protestantów. Różnice objawiają się także na trybunach. Podczas finału Pucharu Narodów Azji w 2004 roku, w którym Chiny zmierzyły się z Japonią, chińscy kibice nosili japońskie mundury wojskowe w stylu lat 30. XX wieku, aby wyrazić swoją wrogość wobec japońskiej drużyny. Jednak zdarza się, że piłka nożna wprost oscyluje na granicy sportu i twardej geopolityki, a wrogość na boisku piłkarskim odzwierciedla napięte stosunki między dwoma krajami, niosące ciężar bolesnej historii. Tak było w 1969 roku, kiedy mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata pomiędzy Hondurasem i Salwadorem przelał szalę goryczy. W następstwie meczu oba kraje starły się ze sobą zbrojnie, a historię tę opisał Ryszard Kapuściński w książce Wojna futbolowa. Niemniej z reguły piłka nożna pozwala na symboliczne, ograniczone konfrontacje bez większego ryzyka politycznego. Jej wpływ na krajową i międzynarodową opinię publiczną jest szeroki i stanowi często zdrowy zawór bezpieczeństwa dla krajowych resentymentów. Jak to ujął socjolog Norbert Elias, widzowie meczu piłkarskiego mogą cieszyć się mityczną ekscytacją bitew toczących się na stadionie i wiedzą, że ani gracze, ani oni nie doznają żadnej krzywdy. To był raport lat 20. Dajcie znać, jak myślicie, jaki wynik Polska osiągnie na tych mistrzostwach i komu oprócz Polski będziecie kibicować na tym turnieju. Jak zawsze serdeczne podziękowania kieruję do patronów. Na dziś to tyle, udanych mistrzostw i widzimy się znów już niebawem.